tutaj się okazało, że taśma jest za słabo naciągnięta i w momencie jak dostanie ziemniaka więcej, to bokiem zaczyna wylatywać, bo pada w dół. Cześć, siemano. Dzisiaj jestem na sortowni. Muszę przesortować 50 skrzynek z ziemniakami. Tutaj te wszystkie, które się tu znajdują. Tutaj właśnie odjeżdża transport na sklepy od nas. No a ja muszę poprzestawiać sortownię teraz. O, jakiś czujnik mi tutaj się włączył. Czujnik napełnienia skrzyni. Bo w momencie jak skrzynka jest pełna, automatycznie się wyłącza taśmociąg, żeby nie przerzucić. A więc dobra, to ma iść tutaj. Tej nie potrzebujemy. Dobra, może włączę sobie. I wszystkie taśmy powinny mi teraz iść tutaj krótką linią do skrzyni. No i tak się dzieje. Bo dzisiaj tylko dwa rozmiary zrobię. Teoretycznie trzy, no bo pierwsza skrzynka to są takie śmieci, ewentualnie najmniejsze ziemniaczki, takie poniżej 28. Tutaj będą leciały nam 28-35 i powyżej 35. Mamy na to klienta, więc będę ładował do tej skrzynki i na transport. Także wyrzucamy skrzynię. Idę zobaczyć, co to. To jest ziemniak o odmiany Ballerina. I nawet źle to nie wygląda. Ale to ja nie będę sortował na jakość, tylko na rozmiar, a już później będą jeszcze na przetwórni pewnie sortowane i odrzucane te, które się nie nadają. Teraz opuszczam zygzaka. Jak dojdzie do końca, taśmociąg się włączy, który zacznie tutaj podawać. Jakby w miarę napełniania się skrzynki z powrotem będzie to do góry się podnosić. Czyli to już skrzynia pusta. Można brać kolejny. Muszę zagęścić dzisiaj ruchy, żeby w miarę normalnej godzinie skończyć. To
tą skrzynię sobie od razu postawię, podstawię pod te małe, żeby mi na podłogę nie wyleciały i od razu będę miał już etykiety. Jaki to ziemniak, tylko dopiszę rozmiar, zmieści mi się tu ona. Musi się zmieścić tylko. No i tak to powinno być. Te śmieci też nam weźmiemy. I kolejną skrzynkę. Do bunkra wrócimy. I tak cały dzień pewnie. Generalnie tu gdzieś mam pilocik też od obsługiwania, ale bateria mi się wyczerpała. A bardzo łatwa sprawa, bo ten pilot powinien znajdować się tutaj przy widlaku i wtedy nie muszę za każdym razem, jak chcę skrzynkę wysypać bądź też zigzaka na dół dać, to nie muszę schodzić, tylko po prostu sobie pilotem to wszystko załączałem. No ale bateria padła, więc trzeba to robić manualnie. Mam powoli ziemniaki, już zaraz będą trafią na taśmę sortującą. Jeszcze tylko zobaczę, jaką szybkość tutaj mamy. Tu sobie ustawiam szybkość posuwu. Z tego względu, że jak jest więcej ziemniaków, wtedy taśmociąg wolniej podaje. Jak jest mniej ziemniaków na taśmie, wtedy on zaczyna się szybciej się kręcić, żeby cały czas ta sama ilość ziemniaka była tutaj na taśmie. No i ziemniaki zaczynają lecieć i teraz zobaczę mniej więcej, jak to procentowo nam będzie wychodziło. Czy muszę więcej ziemniaków tutaj ogrzać, czy tyle, ile mam, mi wystarczy. Bo będę potrzebował 36 skrzynek tych większych ziemniaków. Ale widzę, że tu tych mniejszych też trochę leci. Tutaj się okazało, że taśma jest za słabo naciągnięta i w momencie, jak dostanie ziemniaka więcej, to
bokiem zaczyna wylatywać, bo pada w dół. Muszę tutaj naciągnąć ją. Czy to będzie taki prosty? Powinno być. A, ta taśmę jeszcze muszę załączyć. Teraz przez szczotki mi idzie, a ja nie chcę. Stan jest ok. No. I tu też jest ok. Takie duże ziemniaki mi wylatywały wcześniej. A teraz jak widzicie tylko ziemia i te takie maluteńkie. A tu idą te już większe. No i reszta wylatuje tutaj. Kolejną skrzynkę już można zaaplikować. Czekała na swoją kolej. A my dajemy kolejną. Nie widzę dużo jakichś tam zielonych bądź zgnitych, także jest luz. Także to wszystko, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Jak widać, praca na farmie wre.
Nie zwalniam, nie zwalniam. Dużo, dużo zamówień na ziemniaki idzie. No ale to dobrze. Miejmy nadzieję, że nie powtórzymy zeszłego roku, w którym musieliśmy no, trochę ziemniaków wyrzucić z tego względu, że nie udało nam się sprzedać. Także dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Zapraszam na poprzednie i kolejne moje filmy i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!